Dawno, dawno temu żyła niesamowicie piękna dziewczyna o imieniu Roszpunka. Jej włosy były tak długie, że kiedy spała, wystawały zza drzwi. Rano wstaje i staje przed lustrem, by porozmawiać z jej najlepszą przyjaciółką Klapsi, która jest zaczarowaną spinką do włosów. Dzień dobry, Klapsi. Wyspałaś się? Właściwie to muszę jeszcze pospać. Masz ochotę pójść do ogrodu i zebrać trochę owoców? Świeci słońce i nie potrafię wspinać się tak dobrze jak ty. Potrafisz! Oczywiście, że potrafisz! Tylko użyj swoich włosów. Okej. Roszpunka zostawiła śpiącą przed lustrem Klapsi i poszła do ogrodu. Było tam piękne drzewo wiśniowe. Roszpunka zarumieniła się, gdy je ujrzała. Użyła swoich pięknych włosów, aby wspiąć się na drzewo. Usiadła na grubej gałęzi i zaczęła jeść wiśnie. Nagle na niebie pojawił się jej słodki przyjaciel Drado, który leciał w jej kierunku. Drado! Cześć! Tu jestem! Drado! Hej! Halo! Drado przyleciał do Roszpunki i wylądował na ziemi, ale wyglądał na zasmuconego. Co się stało, Drado? Dlaczego jesteś taki smutny? Drado wręczył Roszpunce kwiatka, którego miał w paszczy. Kwiaty są zawsze kolorowe, ale ten był blado-szary. Ale to takie dziwne. Ten kwiat ma zazwyczaj piękne kolory. Dlaczego jest taki blady i szary? Drado wskazał głową na trawę za Roszpunką. Kiedy odwróciła się i spojrzała na trawę, zobaczyła, że piękny zielony kolor znika. Co się dzieje? Czy w glebie jest coś szkodliwego? Po chwili kilka wiśni spadło na ziemię z drzewa. A kiedy uderzyły o ziemię, ich świeży czerwony kolor stał się blady i wyblakł do szarości. Jeśli nie uda nam się ustalić, dlaczego tak się dzieje, całe piękno natury zniknie. Roszpunka zaczęła myśleć, co zrobić, aby uratować kolory lasu. Ale głęboko w lesie wiedźma Kamila, która żyła w wysokiej wieży, rzuciła potworne zaklęcie. Miotło, miotło, mam miotełko. Czy widzisz, jak Roszpunka jest zmartwiona tym zaklęciem? Nawet magiczna miotła była przestraszona planem Kamili. Pani, używasz potężnego zaklęcia, ale co jeśli te czary zabiorą wszystkie kolory i stracisz swoje piękne czerwone włosy? Nie martw się, miotełko. Nic nam się nie stanie. Teraz włóżmy te złote kule do naszej gotującej się mikstury. Po tym, jak Kamila dodała złote kule do kotła, miotełka wyjrzała przez okno. Widziała las. Wszystko w lesie traciło kolory. Liście, drzewa, nawet niektóre owady. Kamila podeszła do okna i kiedy wyjrzała przez okno... Wkrótce Roszpunka przyjdzie do mnie. A kiedy przyjdzie, miotełko, z tym specjalnym eliksirem w moim posiadaniu, ponownie uwięzimy ją w tej wieży. Zła wiedźma Kamila czekała na Roszpunkę. Roszpunka była już w drodze ze swoją przyjaciółką Klapsi. Widzisz, Klapsi? Spójrz, co się stało z zielonym lasem. Nawet słońce wkrótce straci swój kolor. Zastanawiam się, czy jest to jakiś zły czar wiedźmy Kamili. Tak, to bardzo smutny widok. Nie boisz się, że Kamila też może nas skrzywdzić, kiedy ją spotkamy? Nie, możemy się chronić. Poza tym nie mamy innego wyboru, jeśli chcemy ocalić kolory w lesie. Tak, masz rację, Roszpunko. Po nieco dłuższym spacerze po lesie Roszpunka i Klapsi dotarły do wieży, w której mieszkała zła czarownica. Kamila!
środku Kamila usłyszała głos Roszpunki i wiedziała, że Roszpunka już przybyła. Kamila! Widzisz miotełko? Roszpunka wpadła w moją pułapkę! Chodź, leć w dół i przyprowadź ją tutaj. Miotła wyleciała przez okno i zleciała do Roszpunki. Przybyłam, aby zabrać cię do mej pani. Roszpunka weszła na miotłę i poleciały do Kamili. Witaj, złotowłosa Roszpunko. Czemu zawdzięczam tę przyjemność? Kamila, wszystkie kolory znikają jeden po drugim. Jeśli za tym stoisz, musisz natychmiast przestać. Przestać? Widzisz ten wrzący kocioł, Roszpunko? Ten kocioł będzie się gotował, dopóki wszystkie kolory nie znikną. Roszpunka podeszła do kotła. Nie! Dlaczego to robisz? Kamila zakradła się za Roszpunką i wlała eliksir w jej włosy. Przestań! Nagle magiczne złote włosy Roszpunki zaczęły tracić kolor. Co się dzieje? A, moje włosy! Co? Moje włosy! Magiczna mikstura zadziałała, a włosy Kamili zaczęły rosnąć długie i złote. I od teraz twoje złote włosy będą moje na zawsze, Roszpunko! Potem Roszpunka obudziła się. Nigdy nawet nie wstała z łóżka. Nie, moje włosy! Roszpunko! Roszpunko, co się dzieje? Dzień dobry, czas wstawać. To wszystko było tylko okropnym, złym snem. Co? Rano? Och! Roszpunka wstała z łóżka i wyjrzała przez okno. Wszystko było w swoim kolorze. Las jak zwykle był zielony, a słońce świeciło jasno. Miałam takie okropne koszmary, Klapsi. Wszystkie kolory natury znikały jeden po drugim. Kwiaty, trawa, drzewa, a potem Kamila ukradła mi włosy i dodała je do swoich włosów. Na szczęście to się nie działo naprawdę. To był tylko sen. Po swoim okropnym śnie Roszpunka stanęła przy oknie i patrzyła na piękny, spokojny widok. Później przyłożyła pędzel do swoich ulubionych kolorów i zaczęła malować obraz tego pięknego lasu. Oczywiście nie miała pojęcia, że plany Kamili działały idealnie. Teraz mogę kontrolować twoje sny, Roszpunko. Wkrótce twoje złote włosy będą moje!